witam Państwa bardzo serdecznie w przychodni na Dębowej. Dzisiaj bardzo ważna sprawa, czekamy na połączenie z ministerstwem. Podobno szykują się jakieś zmiany w obsadzie na urzędzie, więc proszę Państwa, poważna sytuacja. Proszę, przełączam. Państwo widzą, może dojść do zmiany obsady na stanowisku ministra, co wcale nie jest takie fajne, ponieważ uważamy, iż ten minister był bardzo dobry. Bardzo, bardzo dobry. Bardzo dobry minister. Tak? Co? O cholera. Dobra. Dzięki. O, proszę Państwa, ciężka sytuacja. Gdzie jest siostra Home? Siostro! Siostro! Dostaliśmy informację, że w naszym oknie życia ktoś podrzucił przesyłkę. No, proszę Państwa. Bardzo dobrze, siostra jest. Siostro, proszę w tej chwili lecieć do okna życia, bo podobno ktoś podrzucił coś w naszym oknie życia. Proszę Państwa, będzie nowe życie u nas w przychodni. Proszę szybko lecieć do okna życia. Już, raz, dwa, szybciutko. W międzyczasie, zanim siostra przyjdzie z okna życia, zajrzyjmy tylko co u naszego pacjenta. 44, ponieważ widzicie Państwo, no idzie jesień, powoli idzie jesień, już nie ta temperatura, a ponieważ trzymamy już naszego pacjenta w kwarantannie dość długo, no zajrzyjmy. Jakoś sobie chłopina radzi, zdrowy jest jak byk, myślę, że jeszcze trochę pociągnie. O! Jajko. Jajko. Tak, to jest jajko. Jajko jest symbolem życia, symbolem nowego, zmiany. Tak, siostro, proszę to zająć się tym jajkiem. Proszę coś zrobić z tym jajkiem.
Co siostra robi? Siostro, nie tak. Proszę to jajko w tej chwili zabrać. Siostro, szybko, w tej chwili na porodówkę, w tej chwili na porodówkę. Raz, dwa, na porodówkę. I to jak z jajeczkiem, prędkusiem. O co chodzi? Co siostra taka... Gdzie nasz noworodek? Gdzie życie, siostro? Nie ryczy, tylko w tej chwili proszę wchodzić. Proszę mi pokazać nasze dziecko, nasze... Proszę, w tej chwili. I nie ryczeć mi tu, proszę. Uratowałem siostrę z życia. Bardzo dobrze. Co to jest? Zapraszamy dalej do naszej przychodni, żeby korzystać z wizyt. Będziemy nadal Państwu służyć naszą rzetelną, medyczną wiedzą. Pozdrawiam.